Dziękuję bardzo za pamiątkowe zdjęcia. Na pewno one znajdą. Gdyby nie wy, to byś nie udało się, ale gdyby nie wy, to byś nie udało. No, potrzebni byliście również wy, tak? Tak, mam nadzieję, że promowanie miasta promowanie pozytywnie wyszło. Ja powiem szczerze, że pozwalam sobie śledzić strony internetowe i patrzeć na to, co się dzieje. I powiem szczerze, byłem dumny, kiedy widziałem w wielu miejscach Europy. Widziałem samochód z napisem Radom Siła Precyzji. Mamy tą świadomość, że Radom był przez was dobrze promowany i za tą kawał roboty wam dziękuję. Staraliśmy się robić to właśnie jak należy. Staraliśmy, żeby wszędzie był Radom, tym bardziej, żeby było widać, że wszędzie w Hiszpanii, we Francji, gdzie najwięcej nas było, cały czas ta logówka się pojawiała. Na miejscu informowaliśmy ludzi, o co chodzi, z czym jest akcja związana. Także mam nadzieję, że pozytywny PR z miastem, zarówno jak i z policją i z resztą sponsorów, jest tak najbardziej pozytywny. Szczytny cel, trudno było, żeby policja się nie włączyła. Szczytny cel, dlatego również miasto jest z wami. Cieszę się bardzo. Jeszcze raz bardzo serdecznie was witam z powrotem i dziękuję za to, co zrobiliście. Dziękujemy tak samo. Wieża Eiffla, gdzie no niestety zaburzyliśmy atrakcyjność i po prostu wprowadzenie KTM-a z logiem policji i reszty sponsorów. Robiono ze mną zdjęcie, myśląc, że jestem, prawda, to są nowe radiowozy policyjne. To mamy teraz z policją, a tu jest zdjęcie z samego startu. Oczywiście o wiele więcej zdjęć dostępnych, także też wyślemy do korzystania z tych fotów. Mam nadzieję, że dumnie reprezentowaliśmy policję. I akcję Stop Pijanie Kierowcą. Wspólna akcja, tak, Stop Pijanie Kierowcą, organizowana wspólnie z Oddziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Dziękuję bardzo za ten projekt, za tą wspaniałą promocję, no nie tylko w Polsce, tak, ale ten problem istnieje na pewno w krajach też europejskich i można powiedzieć, że również na całym świecie. Także myślę, że policje innych krajów pochwycą ten pomysł i może zrobimy to takie już ogólnoeuropejskie, ogólnoświatowe. Taki projekt Stop Pijanym Kierowcą wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Policje innych państw się włączą w to. Jest taki plan z naszej strony, od razu powiem, bo wiemy już na pewno, deklaruje się, że druga edycja powstanie za rok, to będzie około lipca. Na pewno będziemy starali się zaciśnić oczywiście współpracę z firmami, z instytucjami, które z nami były. Na pewno mamy o wiele ciekawsze pomysły i na pewno zrobimy to, o czym tutaj pan Stolarek mówi, czyli o włączeniu się policji z innych państw. Już na to jest fajny plan. Przy pomocy, mam nadzieję, policji w Radomiu uda się go zrealizować i miasta uda się to zrealizować. Samochód się sprawdził? Samochód się sprawdził bardzo dobrze. Problem z czujnikiem, z ciśnieniem oleju. Jednak okazało się, że poprzez firmę, która nas cały czas dba o kondycję auta, to jest Moto Bardzo Warszawy, bez problemu przejechaliśmy dalej. Kolejne rzeczy, no to standardowe, czyli klocki hamulcowe, które mieliśmy na wymianę. Reszta nie. Największym problemem było to, że trzeba było lać paliwo. No. 98, a jak najwięcej oktan, żeby jak najbardziej było to zdrowe dla silnika. Jest już zapowiedź wyjazdu za rok. Tak, no i ja już deklaruję się w tej chwili, że za rok będzie druga edycja. Miejmy nadzieję, że z tego miejsca bardzo bym tego chciał, ponieważ ten wyjazd bardzo mile wspominam, działając z władzami, działając z większością firm, które w Radomiu zaufały nam. Mamy tak naprawdę maile od firm już z Polski, które są zainteresowane, które powiedziały, że fajna inicjatywa. Także plan jest taki, żeby wyruszyć na 2-3 egzotyczne takie auta. I wiem, że to się uda i przy moim uporze i Adama na pewno dopniemy swego.